tu Aga Argenta i witam was serdecznie w czwartym już odcinku Disney Księżniczka Bajkowa Podróż. Jak mogliście zauważyć, już się trochę przebrałam, bo zawsze do księżniczki innej będziemy się przebierać, ale nie przedłużajmy i zaczynajmy. Skarb jest mój! Odejdź! Wiem, że chcesz mi go ukraść! Jest mój, słyszysz? Mój! Pierwszy go zobaczyłem! Jest mój! Jeju, kłócą się o skarb, jeden mały skarb. Co się dzieje? O nie! Wygląda na to, że ludzie w tym świecie sobie nie ufają. To pewnie przez te skarby miraże. Twoja różdżka ma moc odkrycia prawdy. Jedno machnięcie różdżką zdemaskuje miraż i pokaże, jak jest naprawdę. To odbuduje wzajemne zaufanie ludzi. Sprawdź to na tym wozie ze złotem. Sprawdzam już. Odkryj, co jest na wozie. Użyj czarów na wozie ze złotem. Ostatnio właśnie byłam chora, więc nie mogłam nagrywać, bardzo was przepraszam. Nawet teraz jestem już trochę chora, jestem na antybiotyku. To nie jest prawdziwe złoto. Więc to naprawdę przepraszam. Tylko kupa ziemi. O, wiecie, to wstyd, nie zależy od... Nie mogę uwierzyć, że zaślepiłem mnie skarb i zapomniałem o naszej przyjaźni. Ja też, przyjacielu. Dziękuję, że pokazałaś nam prawdę. Świetnie ci poszło. A teraz chodź ze mną do pałacu. Idę. Spotkaj się z księżniczką Jasminą. Idź do pałacu, by spotkać się z księżniczką Jasminą. Różdżko, gdzie zginęłaś? O, hej! Przepraszam, czy ty jesteś księżniczką Jasminą? Chyba widzisz, że jest. O, nie słyszałam, jak wchodzisz, ale tak, jestem księżniczką Jasminą. Tak się cieszę, że nie jesteś mirażem. To mi cały Agamach. Ludzie przestali sobie ufać. Kłamią i walczą o nieistniejące złoto i skarby. Jeju. Tak się martwię. Nie wiem, co robić. Może ja pomogę. Potrafisz? Nie jestem pewna, ale zrobię, co w mojej mocy, żeby mieszkańcy Agrabah byli uczciwi i wiarygodni. O, dziękuję. Wiem, że mój przyjaciel Abu mógłby ci towarzyszyć, ale obawiam się, że najpierw będziesz musiała go znaleźć. Pewnie jest na targu. Jestem pewna, że coś kombinuje. Nie ma się. Znajdę Abu. Mirażem. Tak, znajdę Abu, ale ja tu widziałam skrzynię właśnie. A potrzebujemy... O, jakie kwiatki! Przepraszam. Tak jak mówiłam, jestem chora. Ej, Abu, nie uciekaj. Dogonię cię. Ojeju, przepraszam, naprawdę przepraszam, że rozwaliłam te cośki. Chcę być przygotowana na motylaki. Ale tak, to wolniej biegnę. Okej, spoko. Nie wiedziałam. Jeju, przyspiesza się muzyka. Jakby się coś działo. No, Abu, nie uciekaj, błagam cię. Abu, i tak cię znajdę.
Ej, wracaj z tym, ty złodzieju! Złodziej! 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 Jeju, jaki ty masz głos. Oto i Abu. Chłopie. Musisz go złapać i przekonać, żeby oddał mi prawdziwe klejnoty. Abu jest bardzo szybki. Możliwe, że będziesz musiała go znaleźć kilka szybsza. Razy, zanim w końcu go złapiesz. Od metulaków, od gruszki, więc od Abu też na pewno będę szybsza. Więc odwiedź najpierw stragany z owocami. Ze wszystkich sił postaram się pomóc. Powodzenia! No, ciekawe jak pomożesz. Zabawa w chowanego. Znajdź Abu na kartę. Znajdę. Znajdę. Powiadasz, że lubi owoce. To powinien być na... Myślę, że powinien być na razie... O właśnie! Szybko! Nie. Tym razem nie jestem szybsza od niego. Chcę odczarować, żeby dostać... Hello? Żeby dostać te takie skarbeńki. Oj, chyba słyszę jakąś małpę. Właśnie. Co ja robię? Mylą mi się z X po prostu. Może sobie zapamiętać, że Z jest po lewej, a po prawej jest X. Abuno, nie uciekaj. Nie uciekaj. Znajdę cię. Abu, jak tak możesz przede mną uciekać? Mam cię, Abu. Proszę, oddaj mi klejnoty. Oddaj mi klejnoty. Musisz nauczyć się uczciwości. Jak mam ci ufać, jeśli nie chcesz mi oddać klejnotów? Właśnie. Zobacz, one nawet nie są prawdziwe. Chodźmy się spotkać z księżniczką Jasminą. Abu, oddaj mi klejnoty. Księżniczka Jasmina czeka na ciebie. Aha, ty już mi oddałeś klejnoty. Okej, spoko. Aha, jeszcze dalej. Wystraszyłam. Dobra, ale na szczęście go zauważyłam. Jej! Idziemy. Szybko. A tu co? Wróciłaś! O! Znalazłaś Abu. Znalazłam. Ale Abu jest już ze mną. Jaki głos, Abu. Który z nich to prawdziwy Abu? No chyba widać, Abu. Który. Ten od dziewczyny. Jestem zdezorientowana. Nie tej dziewczyny Jasmine, tylko mnie. Założę się, mnie, że odkryjemy prawdę. Tej postaci. No, wiedziałam. Mój Abu to była gęś. To znaczy, że gdyby plakała jak gęś, to... Abu, cieszę się, ja że to może to gęś. I mam nadzieję, że przez jakiś czas będziesz umijał kłopoty. Dziękuję, że go znalazłaś. Nie ma za co, księżniczko. Ale gęś to nie jedyny miraż. Są w całym Agrabah i powodują, że ludzie przestali sobie ufać. Z tą dziewczynką i z Abu. Wiem, to okropne. Dlatego tak się cieszę, że mam... Próbowałam się ubrać tak jak właśnie na fioletowo, ale nie było tak za bardzo fioletu. Jej, koniec pierwszego rozdziału! Ale jeszcze mam czas, więc dzisiaj sobie jeszcze jeden... Bo dopiero nagrywam 10 minut, no to jeszcze 5. To ten jeden sobie jeszcze zrobimy teraz. Tylko musimy szybciutko. Drugą rzecz, którą się przestraszyłam w tym odcinku. Cieszę się, że wróciłaś. Jest coś, w czym tylko ty możesz mi pomóc. Słyszałam, jak ktoś mówił, że skarby miraży pochodzą z jaskini cudów. Abu zna drogę. Miałam nadzieję, że z nim pójdziesz i sprawdzisz, co jest przyczyną wszystkich kłopotów. Z przyjemnością to zrobię. Dziękuję. Pospiesz się. Dobrze. Abu
czeka na ciebie za pustynną bramą. No nie, no znowu tak daleko. Spotkaj się z Abu, idź na pustynię. Abu czeka na ciebie. Dokładnie. Ale dobra, mówiłam, że mam się pospieszyć, to się pospieszę. Słyszę jakieś motylaki. O. Będę tak szła cały czas. To jest jeszcze przejście przez targ i już będzie. Tu też was słyszę. Schodzisz się po schodkach? Ja też tak chcę. Już to przeszłam kilka razy, więc myślę... O, dobra, pustynna brama jak życzenie. Życzenie nasze. Cały czas się zmieniają te muzyczki i właśnie to jest najładniejsze. Na wszystkim. Ile skorbów! Abu, co ty robisz? Mieliśmy iść do jaskini. No właśnie, cudów. Abu, co ty robisz? Jaka mina! Abu łatwo się rozprasza skarbami, a jest ich mnóstwo po drodze do Jaskini Cudów. Musisz szybko pozbyć się miraży, żeby szybko? Abu nie zapomniał nie o zadaniu. Gdy dojdziesz do Jaskini Cudów, Abu pokaże ci, jak przejść przez bramę. Pośpiesz się i powodzenia! Czemu mam się spieszyć? Cały czas wszyscy mi mówią, żebym... Ochraniaj, żebym Abu. Się spieszyć. Eliminuj miraże, używając czarów. Dobra, chodź, Abu. Pamiętaj, że nie możesz zapomnieć o zadaniu. Ej, muszę tego klejnota przejść. Tarararararara. Ej, czemu jesteś szybszy ode mnie? Tarararara. Będę pierwsza! Nie! Widzisz, Abu? Wszystkie te skarby, które uważałeś no, za prawdziwe, się na ciebie to patrzy, w rzeczywistości sterta ziemi. Gdybyś mnie słuchał, doszlibyśmy tu o wiele szybciej. Już dobrze, Abu. Wciąż jesteś moim przyjacielem. Chodź, wejdziemy do środka. Idę. To mi się podoba. Co kradniecie skarby? To moje skarby. Z całego Agrabah skarby. Jasmine skarby. Jeju, te drgania miały miejsce tuż po tym, jak motylaki ukradły skarb. Lepiej się ich pozbędę i oddam skarb, zanim jaskinia mojej się zawali. Nie tej postaci, tylko mojej postaci. Musisz pokonać motylaki postaci. I zwrócić skarb, który ukradły, żeby jaskinia cudów się nie zawaliła. Te nieznośne motylaki są bardzo szybkie, więc ty też musisz być szybka. Tam ja jestem szybsza od motylaków. Zwróć skarb. Pokonaj motylaki i podnieś opuszczony skarb. To jest najfajniejsze, bo mi się właśnie to podoba. Wy, teraz idę do tamtych. Wy, nie! Gra mi się zacina. One nawet nie biegały, a mówicie, że są szybkie. Lampa!
Magiczna lampa jest w jaskini? Dobrze, już rozumiem. Chodźmy do niej. To na pewno tylko miraż. To co mam po nią iść, jak to na pewno też tylko miraż. Ale okej, muszę spełnić zadania. Będziesz musiała przedrzeć się do lampy. Gdy światło jest zielone, idź. A gdy jest czerwone, dobra, zatrzymaj się. Może być. Małpy strażniczki, uważaj na czerwone światło. Zielone światło, idź. Czerwone światło, stop. Zielone światło, idź. Czerwone światło, stop. Zielone światło, idź. Jej, mamy lampę. Mam ją, Abu. Chodźmy, zanieśmy ją księżniczce Jasminie. Koniec drugiego rozdziału. No i my się już tutaj żegnamy niestety. Więc tutaj się już z wami pożegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.